witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest środa i zabieramy się za śniadanie. Zrobiłam taki sam numer jak ostatnio, nie pamiętam kiedy to było, ale z jakoś w zeszłym miesiącu chyba. Jechałam do Wrocławia po coś, żeby coś załatwić. Wróciłam do domu wieczorem i się okazało, jest taki kuku na mnie na głowie. I się okazało, że na następny dzień mam dentystę. I znowu muszę jechać do Wrocławia. I słuchajcie, to samo się wydarzyło teraz, tylko że nie na następny dzień, tylko po 2 dniach. Wczoraj byłam we Wrocławiu spotkać się z Anią, a jutro mam dentystę. Więc znowu będę musiała jechać do Wrocławia, no ale spoko, moja mama ma urlop, więc taki czy inaczej może zostać z Nikosiem, więc nie muszę jej wykorzystywać, że tak powiem, 2 razy. Nie musi brać przeze mnie wolnego, nie musi, nie wiem, urywać się z pracy. Tylko po prostu tak czy inaczej ma urlop, więc zostanie z Nikosiem i powiedziała, że jest bardzo chętna, że mogę nawet sobie iść gdzieś na miasto i wrócić o północy. Stęskniona za wnukiem. A co robi moje dziecko? Kuku! Siedzisz w szafie? Słucham. Zamknąć drzwi? Okej. Okay. Mój bałagan w szafie. Nie mamy jeszcze komody z szufladami, więc nasza cała bieliza. To są skarpetki, tam jakieś stroje kąpielowe. Tak wygląda nasza szafa, proszę bardzo. A tu moje kiecki, różne bluzki, swetry. Na górze jeszcze popakowane ręczniki i coś tam jeszcze. Mysza, wyłaź! Hop, kuku! Jak siedział w szafie po ciemku, no. Tadam! Wyłaź! Grabki z Tigera już w użyciu. No, pokaż jak grabisz. No. Motylek lata. Gdzie jest motylek? Gonisz motylka? Ojej, patrz, tu jest motylek. Nawet dwa. Tutaj rośnie malinka, ale coś owoców nie widać. Chyba nie będzie. Jakiś taka. Ten krzaczek jakiś taki zmarnowany. Tutaj na środku już w ogóle pousychał. Nie wiem, tam dalej też jest malina. O, tutaj jest jeszcze kolejny krzaczek. Więc coś teoretycznie rośnie. Jakieś kilka, ale. Jakaś taka bieda. Tutaj jeszcze kilka, no może coś z tego będzie. Tu. Tym, ale tutaj jest jeszcze jeden krzaczek taki malutki, na nim stosuje chyba najwięcej. O, i już dojrzewają, więc może coś z tego będzie. A tutaj całe mnóstwo pomidorków, które Nikoś na bieżąco obrywa i od razu zjada. Prosto z krzaka. Jak ja nie cierpię pomidorów, tak Nikoś uwielbia i zajada jeden po drugim. Chcesz iść mi się skakać na trampolinie? To wskakuj. Idę do ciebie. Dzisiaj jest całkiem znośnie, ma być niby 32 stopnie. Nie wiem, czy już jest. I nie wiem, czy nie zasłaniam mikrofonu. Sorry. Dzisiaj ma być 32 stopnie teoretycznie. I nie wiem, czy już jest. Jest dopiero 9, więc może jeszcze nie, ale. Ale powiem wam, że jest dosyć znośnie. Słońce grzeje, ale. Słońce grzeje, ale jest całkiem przyjemny, jakiś taki wiaterek delikatny, więc fajnie. Misiuniu, sandałek ci się rozpił. Zapniesz buta? No, zapnij bucika. Okej. Okay. Jest za 10:11, już wróciliśmy do domu. No, bo Nikoś jest trochę śpiący już. No, ale tak to jest, jak się wstaje za 15 po 5 dzisiaj wstał. Więc już jest śpiący. Dam mu szybko jeszcze coś do jedzenia. Ale nic ciężkiego, bo zupy i tak mi nie będzie chciał jeść, bo jest za ciepło na zupę. Już się nauczyłam, że jak jest ciepło, to on nie chce jeść, więc dam mu szybko jakieś owoce do zjedzenia i idziemy spać. Choć właśnie zasnął, ja się biorę za montaż filmów, tylko najpierw sobie zrobię kawę i muszę zmontować filmy, bo wczoraj padłam po prostu wieczorem jak mucha. No i nic nie zrobiłam, a mam do zmontowania aż 2 vlogi, z dzisiejszym będzie 3. Więc jestem 2 dni do tyłu i dlatego dzisiaj rano nie było vloga, ale wczoraj po prostu nie miałam siły, nawet nie miałam siły włączyć komputera, wykąpałam się i po prostu padłam. Dlatego teraz kawa
i montaż. Misio się obudził, pospał prawie 2,5 godziny. Muszę co? Podgrzać obiad, jeszcze mamy makaron, więc nie muszę dzisiaj gotować obiadu. Ale tak pomyślałam, że może bym coś zrobiła w, nie wiem, może jakieś ciacho, opiekę, albo jakieś takie bezpieczenie, coś muszę wymyśleć. Mam ochotę porządzić w kuchni, no ale nie będę gotowała na zapas jak jest, bo to bez sensu, żeby się nie zmarnowało. Dobra, idę, działam. Zrobiłam ciasto, rozmroziłam borówki i robiłam z borówkami. To jest ciasto ucierane, które jest też w przepisach na Thermomix. I zazwyczaj robię to ciasto ucierane z brzoskwiniami. W ogóle ono się bardzo szybko robi, się robi dosłownie w 5 minut. A później ono się piecze tylko 40 minut, więc to jest trochę dłużej, ale samo przygotowanie trwa bardzo szybko. I zazwyczaj robię z brzoskwiniami. Czekajcie, może odwrócę kamerę. No bo bez sensu cały czas ujęcie na ciasto, a mnie nie widać, tylko gadam. Więc je się robi bardzo szybko. Ja je zazwyczaj robię z brzoskwiniami, ale że nie miałam brzoskwini w puszce, to stwierdziłam, że rozmrożę borówki. I myślę, że też będzie coś smaczne. Będzie trochę bardziej kwaskowate, bo brzoskwinie jednak są słodkie i one nie tracą tej słodkości. Słodkości? Słodyczy? Nieważne. Po upieczeniu, a borówki jednak, jak puszczamy ten sok, one się robią takie kwaskowate po upieczeniu. Także tak, będzie trochę bardziej kwaskowate. Jeszcze nie jedliśmy go nigdy z borówkami, więc zobaczymy, jak będzie smakować. Mam nadzieję, że będzie dobre. Tylko powinno je posypać cukrem pudrem. I mam cukier puder, ale nie mam sitka. I nie wiem, jak mam to zrobić, więc chyba będzie bez cukru pudru. Trudno. Nikos też czymś się zajął w pokoju, więc ja składam szybko pranie. Odpuszczam już sobie prasowanie, nie chce mi się, po prostu jest tak ciepło, że no nie będę wyciągać żelazka i tego prasować, bo po prostu nie mam do tego ani siły, ani ochoty, ani cierpliwości. Dlatego poskładam sobie pranie, mam całą kubkę, więc szybko poskładam i zaraz pójdziemy może na dwór. Wiecie co? Ja się chyba zaraz załamię. Dlaczego zawsze mnie to spotyka? Pamiętacie, co ostatnio było, nie? Co pies zagryzł dwa kotki? To teraz mój własny kot zagryzł ptaka. Na szczęście nie na moich oczach, tylko zeszliśmy z Nikosiem na dół, no i wcześniej był rano mój teść i zamknął taras, więc ona nie miała jak wrócić do domu i siedziała na dworze cały czas, prawdopodobnie. Znaczy tak mi się wydawało, tak myślałam, bo nie było jej w domu przez długi czas. No ale w końcu zeszliśmy z Nikosiem na dół. Szukam jej, szukam. A ona siedzi za stołem, a obok niej leży ptaszek. Całe szczęście, że nie widziałam tego na własne oczy, jak to się stało. Tylko po fakcie jakoś mi jest to łatwiej przełknąć, ale i tak po prostu wszystko mi w środku zabolało i przekręciło się. Ja musiałam o siebie, bo aż mi jest słabo. Zaraz chyba zamiotuję tutaj. Najgorsze jest to, że ona się tym jeszcze bawi. Po prostu mi jest słabo. I nawet nie chcę się przyglądać po prostu, żeby się nie pożygać, ale nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakiś ptaszek domowy, w sensie to nie jest chyba to nie jest chyba jakiś wróbel dziki, tylko on jest taki jakby żółty, jak kanarek albo jak papuga falista, taki zielonkawo-żółty, ale nie chcę na to patrzeć w ogóle. Hej, po południu się nie popisałam jako przykładna vlogerka, ale wyszliśmy sobie na dwór po obiedzie i spędzaliśmy cały czas na dworze. Długo potem przyjechał Mateusz, powiedział od razu Nikosiem w basenie, mi się już nie chciało przebierać w strój i tak dalej, bo stwierdziłam, że no po prostu mi się nie chce. A aż tak gorąco wcale nie było, powiem wam szczerze, że dzisiaj miał być niby najcieplejszy dzień w roku, ale wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu było dużo cieplej. Przede wszystkim było bardziej duszno, nie dało się oddychać i nie było w ogóle wiatru, a dzisiaj na dworze było przyjemnie przez to, że trochę wiał wiatr i mimo, że słońce grzało i że było bardzo ciepło, było chyba 34 stopnie, to mimo wszystko ten wiatr trochę tak chłodził i było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Tak, znaczy może nie było jakoś tam idealnie, ale na pewno było lepiej niż w zeszłym tygodniu, moim zdaniem. A teraz właśnie Nikoś zasnął. Jest jakoś 20 po 20. Plan nasz na wieczór jest taki, żeby po prostu się wykąpać i może coś obejrzymy. Ja muszę zmontować vloga. Chociaż powiem wam szczerze, że wcale mi się dzisiaj nie chce, nie mam na to siły, no ale jak mus to mus. Dobra, już nie przedłużam. Tylko żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki, papa!